Myślę, że fragment Ewangelii możemy dzisiaj spłętować takim jednym słowem wierność. Jezus zostaje zapytany, czy wolno mężczyźnie oddalić żonę. I powołuje się tutaj na ten pytający na prawo Starego Testamentu, że w niektórych sytuacjach było takie pozwolenie, ale Jezus mówi, nie tak było od początku i pokazuje taką przepiękną cechę, która charakteryzuje Sakrament małżeństwa mianowicie wierność. Wiemy, że małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Natomiast myślę, że ta wierność jest takim spoiwem, które warto dzisiaj zaakcentować. Żyjemy w takim świecie chwili tymczasowości, na moment, na jakiś tylko określony czas, a Chrystus zaprasza nas w życiu do konkretnych decyzji. I myślę, że dzisiaj warto jest w kontekście tej Ewangelii wołać o taką łaskę, o moc Ducha Świętego byśmy się nie bali podejmować decyzji, nawet takich, które wiążą nieraz na całe życie. Oczywiście one muszą być rozeznane, tak jak właśnie wspomniane dzisiaj małżeństwo, czy powołanie do życia zakonnego, czy kapłańskiego, ale żeby nie było w nas takiego lęku przed podjęciem decyzji właśnie w kontekście wierności. Wiemy, że wierność zawsze wymaga, że wierność zaprasza też do rezygnacji z innej być może wartości, na rzecz innej wartości, ale jest to ta cecha, której dzisiaj w świecie bardzo potrzebujemy. Wierności konkretnej decyzji, zaangażowania w decyzję, byśmy rzeczywiście potrafili dać świadectwo, że w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie takie decyzje podejmować, również takie w kontekście życia małżeńskiego, że jedna osoba ślubuje drugiej, że będzie jej wierną do końca życia. Niech modlitwa o wierność w dniu dzisiejszym wybrzmiewa w naszym osobistym spotkaniu z Bogiem.